prosimy nie regulować odbiorników, czyli jak Jan Szczepanik wynalazł telewizję. Tu reporter gazety New York Times. Jesteśmy świadkami niecodziennego wydarzenia. Znajdujemy się na Bartensteinstrasse w mieszkaniu 25-letniego konstruktora Jana Szczepanika, gdzie umieszczono ekran, na którym rozpoznajemy obraz kościoła pod wezwaniem Karola Borromeusza, który jest przesyłany za pomocą elektryczności z kamery ustawionej na Karlsplatzu. O tym urządzeniu zwanym telektroskopem i jego wynalazcy niebawem usłyszy cały świat. Tak w 1896 roku młody wynalazca rozpoczął karierę w Wiedniu. Udało mu się zdobyć zainteresowanie światowej prasy i środowiska naukowego, w którym też nie brakowało sceptyków, niechętnie patrzących na młodego samouka z Polski. Pewny siebie Jan starał się zainteresować telektroskopem wojsko. Urządzenie posiadało stację nadawczą. Tutaj obraz filmowanego obiektu padał na drgające zwierciadła, które rozbijały go na pojedyncze, kolorowe punkty świetlne. Te rzutowane były na matrycę selenową, która zamieniała impulsy świetlne w elektryczne. Przesyłano je przewodami do odbiornika. W nim źródłem światła była lampa wyładowcza. Za pomocą podobnego układu pryzmatów i zwierciadeł promienie świetlne w postaci pikseli wyświetlano na monitorze. Krótkotrwała projekcja szybko po sobie następujących punktów pozwalała uzyskać wrażenie całości obrazu. Z kolei dźwięk był przekazywany przez stację nadawczą zaopatrzoną w mikrofon do stacji odbiorczej wyposażonej w słuchawkę. Wynalazek Szczepanika ostatecznie nie został wprowadzony do produkcji ze względu na bariery techniczne i finansowe. Wyprzedził jednak swoją epokę, a zasada jego działania miała bezpośredni wpływ na powstanie współczesnej telewizji.